Teraz zapraszam Państwa w podróż w zakamarki ruchów anarchistycznych, w zakamarki skrajnej lewicy, bo tam wczoraj zrobiło się gorąco. To opowieść, to wędrówka po warszawskich skłotach, po warszawskim życiu undergroundowym, przy telefonie Waldemar Krysiak, bloger, felietonista, tygodnik Solidarność, posługujący się pseudonimem między innymi Myślozbiry w mediach społecznościowych. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam. Dwa skłoty się pobiły, a dokładnie jeden skłot najechał drugi skłot. Wszystko dzieje się w ścisłym centrum Warszawy, przy ulicy Wilczej i okolicach. Jeden skłot to przychodnia, drugi to syrena. Co różni te dwa skłoty? Wiemy czy nie wiemy? Na chwilę obecną różni je, od wczoraj przynajmniej, oficjalnie bardzo agresywny konflikt, ponieważ z tego co rozumiem, a spędziłem teraz parę ładnych godzin analizując ten temat, jest mnóstwo dezinformacji, ale z tego co rozumiem, wyglądało to tak. Mamy skłot Syrena i skłot Przychodnia. Skłot Syrena to skłot, do którego przeniosło się stop bzdurom, genderowi, tęczowi, anarchokomuniści, o których głośno było rok temu. Między innymi Michał Esz, pseudonim Margot, który uważa się za niebinarną kobietę. Do tego skłotu chyba możemy Syrena... mówić Michał z pełnym nazwiskiem, czy on ma jakieś zarzuty? On z tego co rozumiem ma zarzuty. A, no to Michał. Nie jestem pewien, czy proces się skończył. Mówimy tu o osobie oskarżonej o pobicie kierowcy katolickiej organizacji Pro Prawo do Życia. Michał był jedną z osób, która na niego napadła. To byli również ci ludzie, którzy rozwieszali flagi tęczowe na warszawskich monumentach. Tak, no to... mamy ten skłot Syrena, tak? Tak, stop bzdurom, skłot Syrena, a to co ich różni od skłotu Przychodnia? No właśnie, tego do końca nie wiemy, bo do skłotu Syrena trafili ci, którzy pozostali po stop bzdurom, kiedy stop bzdurom się niby oficjalnie rozwiązało. Stop bzdurom istnieje dalej na Facebooku, istnieje w mediach społecznościowych, ale jako kolektyw powiedzieli koniec. No i trafili do skłotu Syrena. W skłocie Syrena, jak się zdaje, starali się przejąć władzę. To znaczy, co to za różnice mogą być w takich skłotach? Zdaje się, że Michał i jego świta byli bardzo progresywni, zbyt lewicowi, nawet dla lewicowych anarchistów. O tym może jednak na samym końcu. Co wydarzyło się wczoraj w Warszawie? W skłocie Syrena, w której mamy stop bzdurom, postanowiło wyrzucić na bruk, dokonać eksmisji, coś, co jest bardzo niemile widzianym w środowiskach anarchistycznych, skłoterskich, postanowili wyrzucić na bruk Białorusina, rzekomego, tak mówi o nim druga strona, politycznego uciekiniera z Białorusi. Dimitri prawdopodobnie. Dimi mieszkał od jakiegoś czasu w Syrenie i podobno, według jego wrogów, zrobił tam straszny burdel. To znaczy, jak się wszyscy domyślamy... Nieporządek. Dokładnie. Chodzi mi o bajzel, chodzi mi o barwuk. Nie mamy wiadomości o wykorzystywaniu seksualnie osób trzecich. Chociaż akurat skłot Syrena, to może się wiąże, bo skłot Syrena i całe to środowisko tym się szczyci, że jest przytułkiem dla pracownic seksualnych i pracowników seksualnych i osób pracujących seksualnie, więc być może nie jest to porównanie dalekie od prawdy, ale to zostawmy w sferze niedomówień. Tak, to prawda. Może nadmienię tutaj, że według krążących po internecie, niepotwierdzonych tego co wiem informacji, ale często spotykanych, w jednym z tych skłotów znaleziono niedawno martwe ciało kobiety ze śladami pobicia, które nie były prawdopodobnie powodem jej śmierci, którego powodem było przydawkowanie. Także o takim prawdopodobnie rozmiarze patologii tutaj mówimy. No ale żeby wrócić do historii. Skłot Syrena postanawia wyrzucić na bruk Białorusina. Białorusin najpierw dostaje ultimatum, a jakieś 2-3 tygodnie temu powiedziano mu, że musi się wynieść. No i dano mu te 2 tygodnie. On się wynieść nie chciał, próbowano go wyrzucić, natomiast z pomocą bliżej nieokreślonych kolegów, prawdopodobnie członków przychodni tego drugiego skłotu, udało mu się tam wrócić.
No i wczoraj miarka się przebrała. Postanowiono wyrzucić go na dobre. Przyszło z tą bzdurą, jest nagranie, bardzo, bardzo ciemne, tam jest ledwo co widać, ja nie rozpoznaję, co się dzieje. Ale słychać jest głos Białorusina, słychać jest głos jego białorusińskiej dziewczyny lub koleżanki oraz słychać jest głos Michała ze stop bzdurą. I ci mówią na początku, że chcemy tylko porozmawiać. Natomiast sekundę później słychać jest już kobiety krzyki. Jakaś kobieta krzyczy, nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie. A później padają wulgaryzmy i kobieta mówi, że Dima, ten migrant białorusiński, ją uderzył. Nie jestem pewien, czy to jest widać na nagraniu, ale w tym samym czasie partnerka lub koleżanka Dimy krzyczy, nie trogaj jego, nie trogaj, czy nie popychaj, nie szarp, nie dotykaj. Nie ruszaj. Nie ruszaj, dokładnie. I co ciekawe, partnerka lub koleżanka migranta krzyczy, że triumfalnie, krzyczy, że wszystko nagrane. To znaczy, ona w tym momencie nie uważa, że Dima uderzył kogoś ze stop bzdurą. Ogólnie, według drugiej strony, to, że Białorusin był agresywny, to są niby plotki. Nie da się stwierdzić, ale podobno nie była to osoba lubiana w środowisku stop bzdurą, również dlatego, bo był rzekomo homofobem i transfobem. Podawany przykład w tekście jest taki, w tekście stop bzdurą, że Dima nie używał poprawnych zaimków. To znaczy, mężczyzn nazywał mężczyznami, a kobiety kobietami. A w świecie Michała, który uważa się za kobietę, jest to również przemoc. Także możliwe, że to, co po części oni nazywają przemocą, tak naprawdę przemocą nie było. To jeszcze wróćmy do samej historii, bo jak to przedstawiają osoby związane z Michałem Esz, zwanym bardziej czy szerzej jako Margot, najazdu dokonali macho anarchiści. Cokolwiek to znaczy, to jest nowy termin i nowa ideologia się narodziła, które właśnie walczą z queerami, cokolwiek to też znaczy, chociaż do tego terminu już się powoli przyzwyczajamy, walczą z queerami i osobami nieheteronormatywnymi. To prawda, bo tak cały konflikt, a do właściwego konfliktu musimy jeszcze nawet dojść, tak cały konflikt przedstawia strona Michała, strona przynajmniej po części Skłotu Syrena. Według ich narracji nowoczesność, ta transseksualna nowoczesność przegrała tutaj z tak zwanym toksycznym maskulinizmem, z toksyczną męskością, nie? Natomiast na samej eksplicji Białorusina się nie skończyło. Po tym, jak on został wyrzucony, do całej akcji wkroczył właśnie drugi skłot, czyli skłot przychodnia. Oni uznali, że tak być nie może, że Dimi jest dyskryminowany i, jak to się mówi, zrobili syrenie wjazd na chatę. Z tego też mamy nagrania, są to przynajmniej nagrania jednej strony, te udostępnione przez syrenę lub przez stop bzdurą. Również strasznie ciemne te filmiki, bardzo trudno to się rozpoznać, ale tak, słychać brzęk tłuczonego szkła, słychać eksplozje, albo petardy, albo inne środki pirotechniczne, słychać jest ludzkie krzyki, słychać jest wyzwiska, groźby i później nie wiemy wiele, co się stało, ale skłot syrena prawdopodobnie przestał istnieć. To znaczy jego dotychczasowe mieszkanki i mieszkańcy zostali eksplikowani, a wszystko przejął skłot przychodnia. To jest wersja, którą prowadzi stop bzdurą. A czy my cokolwiek wiemy, to się tu się zatrzymajmy, bo w tej historii będziemy ją dalej chronologicznie, bo ona będzie miała za chwilę swój ciąg dalszy po godzinie 18 w Warszawie, to też o tym pewnie na sam koniec powiemy. A co my wiemy na temat ideologicznych inklinacji skłotu przychodnia? To są macho anarchiści? W co oni wierzą? Jakie mają zasady? I jaką ideologią się w życiu posługują? Czytałem wpis skłotu przychodnia i wszystkie informacje zamieszczone przez to wzorą w imieniu syreny. Z tego co rozumiem, przychodnia przedstawia siebie samą tak. Oni uważają, że są skłotem, który walczy z ksenofobią. To znaczy, przepraszam, historię wyrzucenia imigranta
przedstawiają jako atak etnicznej nienawiści. Twierdzą, że był on niesprawiedliwie traktowany. Z czego? Nawet oni przyznają, że Dimi od samego początku negocjacji zachowywał się agresywnie. Trudno jest przejrzeć, co w tym wszystkim jest układami, a co w tym wszystkim jest projektem jakiejś ideologii. Zdaje się, tak mi się wydaje, że doszło tutaj do konfliktów dwóch różnych grup anarchistycznych, skłoterskich. To znaczy jednej bardziej oldschoolowej, tradycyjnej, tradycyjni anarchiści. Natomiast druga to ta nowa wersja, genderowo, tęczowo, postępowa. Jedna przedstawia siebie jako obrońców ludzi niezależnych, imigrantów, natomiast druga przedstawia siebie jako stronę feministyczną, tęczową. Squad Syrenę napisał, że ubezdomnione zostały kobiety, które walczą o swoje prawa. Co ciekawe, jest taki skok w narracji Stop Bzdurą zamieszczony na ich story na Facebooku i na Instagramie, gdzie cały czas jest to pisane z perspektywy anonimowej. Natomiast po samej eksmisji płeć gramatyczna piszącej osoby zmienia się na żeńską. Nagle to nie Syrena została wyrzucona, a zostałyśmy wyrzucone. Ja zgaduję, że te posty w dużej mierze albo pisze, albo ma na nie wpływ właśnie Michał Esz, który uważa siebie za niebinarną kobietę. No i tak to wygląda, na tym polega ten spór. Staromodni, albo raczej staromodni, tacy jak jeszcze anarchiści byli 10-20 lat temu, no i ci nowi, którzy pojawili się przed rokiem. Albo przed dwoma w polskiej przestrzeni publicznej, a kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych, bo te fale rewolucyjne bardzo ładnie idą od Stanów do Polski z pewnym opóźnieniem, ale to by wyglądało, że w Polsce przynajmniej nad Wisłą stary anarchizm z lat 90. wygrywa, bo to Squad Przychodnia zdobył i zajął Squad Syrena. Zresztą to wszystko wygląda na jakieś walki plemion, gdyby ktoś miał ochotę jako antropolog badać walki plemienne, to nie trzeba jechać do Afryki, wystarczy pójść na ulicę Wilczą w Warszawie i mechanizmy mamy jak na dłoni. Ja bym powiedział, że jest to kolejny dowód na to, że zwierzęta również prowadzą wojny. Natomiast tą wersję o walce różnych nurtów potwierdził, albo przynajmniej zdaje się potwierdzać, wspierać jakieś 5 godzin temu kolejny kolektyw, tym razem Rozbrat z Poznania. Nie mam pojęcia, jaki dokładnie dostęp do bezpośrednich informacji Rozbrat ma. Natomiast Rozbrat 5 godzin temu postarał się rzucić inne światło. Ale to się tego trzeba myśleć, bo Rozbrat jest bardzo prężnym skłotem, bardzo prężnym na całą Polskę środowiskiem anarchistycznym, trochę taką mekką, można powiedzieć, anarchizmu, skłotem, który często się wypowiada w sprawach innych miast, tak jakby był wyrocznią albo, przepraszam za porównaniem, że kogoś urazi, ale swoistym Rzymem na polskiej mapie anarchizmu. Z tego, co rozumiem, tak, jest to kolektyw wpływowy i według rozbratu, cała sytuacja wygląda trochę inaczej. Mianowicie, Squad Syrena wcale nie jest takim monolitem ideologicznym. To znaczy, po wejściu do Syreny Michała oraz resztek ze Stop Bzdurą rozpoczęły się kłótnie i te kłótnie trwały już miesiącami, takie napięcia, ponieważ Michał i resztki ze Stop Bzdurą starali się zmarginalizować dawnych mieszkańców Syreny. To znaczy starali się przejąć władzę, zrobić taki mały pucz i kontrolować narrację. To się części osób nie podobało, natomiast te zostały zepchnięte w jakiś sposób w dyskusjach na margines przez tak zwanego Margot. Ta eskalacja konfliktu, która miała miejsce wczoraj, jak się zdaje, miała być takim ostatecznym potwierdzeniem mocy wpływów Michała oraz jego środowiska, no i ostatecznego takiego małego puczu politycznego w środowisku anarchistów. Także możliwe jest, że to wcale nie jest spór między przychodnią a Syreną, a spór między częścią Syreny, której nie podoba się nowa uzurpacja władzy, oraz przychodnią. I na chwilę obecną krążą różne informacje. Według Stop Bzdurą
Syrena przestała istnieć. Natomiast według informacji zamieszczonych między innymi pod postem rozbratu, tak naprawdę syreny zostały wypędzeni tylko członkowie tej grupki Michała. To znaczy możliwe, że syrena nadal istnieje, ale pozbyto się nowych pasożytów. To jeszcze teraz, skoro mamy konkluzję tej wiadomości, po godzinie 18 ma być protest pod syreną właśnie tej grupki związanej z Michałem Mesz, pseudonim Margot, więc ta historia pewnie jeszcze będzie się działa, ale konkludując, co nas świadczy o życiu środowisk queerowych, postępowych, nieheteronormatywnych, czy jakichkolwiek, nie używać jeszcze określeń, jak one żyją, czym one żyją i na ile to ich życie jest życiem jednak dysfunkcyjnym? Jakieś, zaraz, 3 godziny temu rozbrat włączył się w dyskusję pod swoim własnym postem. Jedna z jego komentatorek, Agata, pisze, że kiedy miała 19 lat, została zgwałcona przez mężczyznę z kolektywu Rozbrat. To ciekawe, pod tym komentarzem pojawia się odpowiedź Rozbratu, którzy wcale nie twierdzą, że tego gwałtu nie było, tylko że osoba, o której ten komentarz jest, gwałciciel, została wysłana do psychologa. To znaczy, powiedziano jej, że musi zrobić terapię albo się ma wyprowadzić. Czyli mówimy o sytuacji, w której zgwałcona zostaje młoda kobieta, a anarchiści nie zgłaszają tego na policję. Myślę, że jest to w sumie bardzo dobre podsumowanie tego, o jakim środowisku mówimy. Jest to środowisko głęboko patologiczne, zaburzone, pełne agresywnych ludzi, którym nie wyszło w życiu i dlatego starają się oni sobie oraz niestety nam wszystkim to życie układać. Trudno sobie wyobrazić większy syf niż anarchokomuniści ze Skłotu w Warszawie i w całej Polsce. W całym świecie. Bądźmy międzynarodowi. Bo takie rzeczywiście można odnieść wrażenie, jak się czyta komentarze w internecie jednej i drugiej strony, gdzie padają najcięższe wyzwiska. No to co, jak się ta historia skończy? Był atak na Skłot, była pirotechnika, są osoby ranne, nawet niektóre, jak mówią świadkowie, ciężko ranne, bo trafiły do szpitala na dłuższy niż 2-3-godzinny pobyt i opatrzenie ran. Była pirotechnika, były butelki, były kamienie, była wiatrówka podobnież w użyciu. Czy państwo polskie powinno zostać obojętne? Bo kto nie zna Warszawy, ten nie wie, ale vis-a-vis Skłotu Syrena i także niedaleko Skłotu Przechodnia jest słynna komenda w Warszawie, komenda na Wilczej. To prawda. Tak trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony może powinniśmy zwyczajnie dać się im bić, wzajemnie wykończyć. To jednak zdaje się być trochę niemoralne. Może są tam osoby, które jeszcze da się uratować. Z drugiej strony nie możemy pozwolić, żeby chuligani i anarchiści niszczyli Warszawę. To, gdzie oni się biją, jest tak naprawdę miejscem publicznym, tylko zajętym przez nich. Często są to pustostany, które należą do innych osób. Te spory mają miejsce w centrum Warszawy, także policja powinna zareagować tak, jak powinna. Mam nadzieję, że nie dojdzie do przemocy, bo na to nigdy nie powinniśmy mieć nadziei. Natomiast ci, którzy będą ją próbowali rozpocząć, ci powinni wylądować w więzieniu. Powiedział Waldemar Krysiak, bloger i felietonista tygodnika Solidarność. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. I do usłyszenia.